Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek Hakaj. Zapraszam was dziś do Gwintusia do omówienia nowych zmian. Wiem, że minął tydzień już tak naprawdę, nawet delikatnie więcej, bo tydzień i jeden dzień. Ale prosiliście mnie niektórzy z was w komentarzu, żebym zrobił omówienie zmian. No i oczywiście wchodzimy w co nowego, gdyby ktoś zapomniał, i wyniki głosowania Rady do spraw balansu. No to zapraszam na omówienie. Siła Radeja. Buff w postaci siły więcej. Moim zdaniem bardzo słusznie. Dlaczego? Ponieważ Radeja ma bardzo trudną zdolność. Znaczy, trudną. Wiecie, o co chodzi. Często w taliach jest tak, że największe synergie mają często kopie też. Jeżeli gramy coś z kopiami, na przykład movement, czyli obrońcy Dolblatana, koci miętki, driady i tak dalej. No, trzeba mieć najlepiej ich w dwóch egzemplarzach. A Radeja sprawia, że no nie możemy mieć egzemplarzy, tak? Duplikatów. Czyli musimy wszystkie karty mieć pojedyncze. Złote wiadomo, że się nie duplikują, no ale brązowych musimy właśnie mieć, no nie mieć duplikatów. I powiem tak, może to trochę ożywić Radeję, chociaż sezon już trochę trwa, jeszcze widziałem tylko chyba w jednym deku. Jest to bardzo fajna karta, ja uwielbiam Radeję i fajnie by było spróbować, żeby Radeja nawet miała 9 werbunku. Gdyby miała 9 werbunku, mogłaby grać z Neckerem. Wyobrażacie sobie? Fajne by to mogło być. Nie wiem, czy nie byłoby to za mocne, ale... No ale można by było po prostu wtedy to sprawdzić. Siła więcej dla Skurwiela Juniora. Powiem tak, Skurwiel grał trochę już wcześniej. On jest mocny. To trzeba przyznać. Jest mocny, był mocny nawet przy sile 4. Ale może zacznie częściej trochę grać w tym syndykacie. O, tutaj ma pika tatuaż nawet. Skurwiel Junior. Może dam go na miniaturkę, jak dobrą znajdę. O dobrych parametrach. Malena, siła więcej, jak najbardziej. Widzimy movement. Bardzo dużo movementu lata. A Malena zasługiwała na to, żeby mieć tą siłę więcej, ponieważ jest to złota karta. Tak naprawdę nic tak wielkiego nie robi. Ale jednak daje takie pozytywne punkty, jeżeli oczywiście mamy już rozstawionych na przykład obrońców Dolblatana, czy jakieś inne nasze silniczki, czy na przykład nawet chociażby Milwę, tą, która ma 3 za 7. Sierżant Nausikaj? No szkurwa jasna. Co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? Ja nie wiem. Ktoś, kto zmienia tą kartę z siły trzeciej, to musi się nieźle najpierw rozpędzić i walnąć głową w mur, moim zdaniem. To trzeba mieć naprawdę tu. Jeżeli miał siły 3, to nadal był mocny, ponieważ robił za 6 werbunku 9 punktów plus 2 pancerza chroniły mu siły 9. To jest naprawdę bardzo dużo. No a teraz znowu jest ścierwo takie, jakie było. No ale dobra. Nilfgaardzki rycerz. Co mam powiedzieć do sierżanta? No tak jak na początku. Nilfgaardzki rycerz. Wzmacniamy wrogą jednostkę o 2. Oczywiście jest to 9 za 5. No niezły buff. Nilfgaardzki rycerz dosyć był grany właśnie z gościnnością Tusańczyków, no i tym bardziej pewnie go będziemy widzieć. Jest to naprawdę mocna karta, bo oddajemy niby, robi to nam 7 punktów dla nas, ale jeżeli później użyjemy jakiegoś Aivara albo Reinfarna czy kogokolwiek innego, czy na Ciri sobie wzmocnimy to fałszywą Ciri, no to jest to przywileje są później i tak czy siak dla nas. Cesarska wieżczka, bardzo fajna zmiana, 5 na 5, oczyszczamy sojuszniczą jednostkę lub po prostu jednostkę, ma asymilację, może to z powrotem gdzieś to, ja bardzo lubiłem to grać, nawet kiedy to miało 4 na 5, ale przyznam, że jakieś 2 lata temu, kiedy trochę więcej Nilfgaardem grałem. Kiedyś jak zaczynałem grać w Gwinta, to pamiętam, że wybierało się na początku frakcję, którą chcesz grać i ja wybrałem Nilfgaard. Bo mi się podobał rewers tak naprawdę i że jest tam Swirs. Na początku mi się bardzo podobał Swirs, że można przechwycić jednostkę jakąś. Ale nie wiedziałem, że wtedy można o sile nawet drugiej i pierwszej, tylko cały czas celowałem w trójkę. Nie wiedziałem, że można. Wtedy to jeszcze człowiek mało wiedział.
Jak sobie tak przypomnieć, to takie błędy człowiek robił, że to głowa mała. No ale cóż, no człowiek się trochę poduczył, pooglądał trochę innych właśnie twórców i tak właśnie po nitce do kłębka człowiek się uczy właśnie grać. Cesarska wieszczka, bardzo fajna zmiana, myślę, że na plus. Nie widuję jej, ale ja sam osobiście chętnie ją gdzieś wmieszczę w deku, jeżeli zrobiłbym dek pod asymilację. Kasynowi Wikidaiwa, wcześniej to miało 4x4, zmienili z 4x5, teraz 5x5. Całkiem mocne, powiem wam. Za 5 werbunku prawie dorównuje Hanzie Renfri, co jest naprawdę mocne. Z piątki wmieścić jest bardzo łatwo do deku, sami wiecie. Więc myślę, że kasynowi Wikidaiwa powinni dość często właśnie, tutaj też jest Aspik, powinni dosyć często gościć w syndykacie. Upadły rycerz 5x5 to jest moim zdaniem przesada. Jest to dobra zmiana, bo tam to nie było zbyt często grane, te tworzenie tych fanatyków, wybrańców i tak dalej, ale myślę, że jest to zbyt mocne już. To nie dość, że ma zasłonę, nie idzie tego zablokować, chyba że najpierw to oczyścimy, później zablokujemy, no ale dwie karty trzeba na to wydać, żeby to zablokować chociażby. Zniszczyć też będzie ciężko, bo zazwyczaj ten upadły rycerz już gdzieś tam po dwóch turach ma 8-9 punktów siły. Jest naprawdę ciężko wyegzekwować tutaj na to jakiś dobry removal. Myślę, że mam zdanie takie na ten temat, że nie jest to zła zmiana, ale nie jest też dobra. Taka bym powiedział, nie wiem. Nie mam zdania właściwie takiego co do tego. Tak jak właściwie powiedziałem. Błędny rycerz na 3 siły? To ja nawet nie wiedziałem. O kurde. Wiecie co, to jest bardzo silna karta i jeżeli łaski wrócą, ja sobie chyba zrobię dek może w niedługo pod łaski i wierzcie mi, to zawsze praktycznie jest mocne. Tym założę się, ktoś właśnie mi pisał o tym, żeby fajnie by było, jakbyś zrobił jakiś dek, żeby wbić pro. Myślę, że to jest właśnie taki dek. Z błędnymi rycerzami, Vandergriftem, damą w opałach i tymi innymi wszystkimi właśnie rzeczami, które właśnie osiągają łaskę. Zrobię sobie dek taki po to, tym bardziej błędny rycerz 3 siły, to jest naprawdę też bardzo mocne już. Ogar dzikiego gonu, bardzo fajna zmiana. Chciałem wam nagrać kiedyś, niedawno kiedyś, tak z 3 tygodnie temu właśnie, pomyślałem sobie, że Idarran, operator pod ogrów dzikiego gonu, ale miałem tym 1-4 bodajże, może 1-3, i stwierdziłem, że nie, jest to za słabe, więc nie będę wam dawał takiej propozycji, bo ja czasem oczywiście próbuję inne deki. Najpierw wiadomo, próbuję dek czasem, chyba że wiem, że jest to podobne do czegoś mocnego, co wcześniej gdzieś tam się zbudowało, to wtedy gram praktycznie od razu. Ogar, bardzo fajna zmiana. Siła mniej, wielki dąb, miał 10x12, no on robi całkiem sporo punktów. Powiem wam, że z mojej talii ulubionej ostatnio, którą nagrywałem, oczywiście to nie była moja akurat talia ta wtedy, to powiem wam, że dużo dostało nerfów. Wielki dąb, siła mniej. Krasnoludzki wóz bojowy, siła mniej. Myślę, że tutaj zasłużenie jak najbardziej. I co jeszcze? I towarzysze Iris, werbunek więcej. No i Renfri, werbunek więcej. Także no, powiem wam, wielki dąb, myślę, że słuszna nawet zmiana. 10 dużo to robiło, bardzo dużo. Teraz robi nadal sporo, no ale wielki dąb też potrzebuje tych jednostek, żeby jednak uderzyć lub wzmocnić się o tą wartość. Także też z nim trzeba czekać. Jest to dobry gdzieś tam blisko Lasceja lub nawet jako Lascej. Feniks, siła mniej, bardzo słuszne. Ponieważ Feniks na 5 robił naprawdę dużo. Nikt go nie grał wcześniej, jak był na 4. Teraz jak zyskuje tą witalność, to myślę, że wtedy niepotrzebna była ta siła więcej. Ale warto było sprawdzić, czy to było mocne, no i było chyba za mocne jednak. Więc teraz myślę, że będzie idealnie Feniks wyważony. Leto Królobójco, siła 4. Wiadomo, że to szło zazwyczaj w Madoka. Ja sobie zrobiłem nawet taką talię z Feniksem, ale niestety nie dawała aż tak rady. Leto. Myślę, że słuszna zmiana, chociaż
jeżeli patrzeć, że inaczej, jeżeli patrzeć, że na Madoka, to słuszna zmiana, ale jeżeli na inne jakieś karty, to mogło sobie to mieć 5. Gdyby to nieneutralną jednostkę zmieniało, to mogłoby to sobie mieć nawet te 5 siły. Vernon Roche, 2 punkty siły, jest to 2 o 1 punkt mniej na rzecz rywala. Jeszcze silniejszy Vernon Roche. To jest bardzo dobra karta, uważam. Naprawdę. Wiadomo, że musimy wtedy grać takie karty, żeby się nie zaciągać, ale... Albo nie zaciągać, albo wcześniej się wypstrykać z tych kart, które nam tam gdzieś tam wylatują, czy coś. Ale Vernon Roche jest naprawdę silny. I Darran, kurka siwa mi się klika, ten prawy przycisk. I Darran, siła mniej, myślę, że spoko, ponieważ on tworzył za każdym razem tą siłę 1, kiedy my tworzyliśmy jakąkolwiek kartę. Wiadomo, do niektórych archetypów tylko jest Idarran, ale słusznie. Traheren siły 3. O, już go dawno nie widziałem i chyba dlatego właśnie. Nie wiem, nie mam zdania, myślę, że 4 na 8 nie był zły. Nie był zły, bo dobra, wygnaję tą jednostkę na cmentarz, ale 4 na 8 to też zostawiało tylko i wyłącznie 4 punkty. Fakt, że widziałeś 3 wierzchnie karty przeciwnika, to jest raz, i mogłeś wygnać jedną z nich, dać na cmentarz. Ale myślę, że 4 na 8 on nie był wtedy tak często grany, a teraz to tym bardziej nie będzie grał. Saper 1. Wiadomo, Madok był wkurzający z aresztem i wszyscy przeciwnicy, chciałem powiedzieć, wszyscy zaczęli zmieniać właśnie Sapera. Myślę, że też dosyć słusznie. Krasnoludzki wóz bojowy, słuszna zmiana, bo jest to naprawdę mocne. Dając go naprzód, dostajemy plus 4 siły, to jest 6, i plus 2 pancerza, to jest 6 i 3 za 5 werbunku. To jest nadal mocne. Dostajemy również na sojuszniczą jednostkę pancerz co turę, także... To jest nadal mocne, pomimo tego nerfa. Muzykanci z Blaviken, niepotrzebna zmiana, powiem szczerze. Dlaczego? Dlatego, że żeby go wklecić do talii, no to tylko musi być on jako jedyna czwórka. Nie możemy mieć tam fiolki zakazanej wiedzy, nie możemy mieć tam jakiejś innej, jakiejkolwiek innej czwórki. Myślę, że to było niepotrzebne, bo trzy nie ma sensu teraz raczej. Dla 3 punktów budować deck pod to, żeby te 3 punkty sobie od tak wyleciały. 3 to jest trochę mało. Uważam. Ja wiem, że Hajdawer jest 3 za 8, ale jest to małe tempo. Chyba, że takie naprawdę, nie wiem, jak ktoś gra sobie z mutageneratorem czy coś takiego, to spoko. Adept Szkoły Gryfa był bardzo mocny, 5 punktów. Tarcza za 4 werbunku to był jeden z najsilniejszych Wiedźminów, moim zdaniem, jako 4. Teraz jest z powrotem 4 na 4. Myślę, że to jest słuszne, że tak powinien zostać. Zwiększenie werbunku, nawałnica ciosów, czyli sprawia to, że możemy tam wmieścić jedną kartę, znaczy jeden werbunek więcej do tych talii, gdzie mieliśmy nawałnicę ciosów. Myślę, że bardzo słuszna zmiana, ponieważ... Nawałnica ciosów nie była jakoś bardzo rozpowszechniona w gwinciku. Zatoka Piracka, ile ma? 16 werbunku. No to też nie, ale moim zdaniem jest to bardzo mocny lider. Nie mam na to jakiegoś dobrego pomysłu, jak to zrobić, bo na monety nie mam zbyt dobrych pomysłów. Ale Zatoka Piracka jest moim zdaniem silna, ponieważ dając 2 morskie hieny, możemy mieć tylko i wyłącznie jakąś jedną, na przykład... jeden spender i nie musimy się martwić o resztę spenderów. Resztę możemy robić zysk, zysk, zysk i mamy morskie hieny. Jeden ładunek w pierwszej rundzie, jeden w trzeciej, żeby właśnie egzekwować te punkty. Ojcobójcza Furia, nie rozumiem tego buffa, bo Ojcobójcza Furia jest silna sama w sobie. Teraz dodatkowo jeden punkt werbunku rozszerzy horyzonty, niestety. Gdyby to było do Żądzy Krwi, to super. To na przykład na Lugosa Szalonego, super karta. Szkoda, że Lugos Szalony, dlaczego Lugos nie został zmieniony? Dlaczego Heimdall, Herkia, tyle kart ze Skellige jest fajnych do zmiany. Skellige odstaje, ale Ojcobójcza Furia z Rejzami nie. Jest to nawet za silne, bym powiedział.
Dobrze, że została nawałnica ciosów zmieniona. Sigvald został zmieniony, ale myślę, że no też na plus, bo Sigvald potrafi wyegzekwować potężne punkty. Renfree 5 na 15. Wiadomo, jest to dodatkowy lider, ale nie jestem pewien, czy się zgadzam z tą zmianą. Ja wiem, że jest to, mówię, dodatkowy lider, błogosławieństwo potężne też może być, bo za 12 punktów, jeżeli w pierwszej rundzie użyjemy Renfree i jeżeli ją dobierzemy też. Ale no musimy mieć 25 jednostek. No nie wiem, trochę droga bym powiedział. Jak za 15 punktów werbunku, to chciałbym tutaj zobaczyć raczej szósteczkę. No ale wiadomo, Renfree sama potrafi zrobić czasem 20 parę punktów, więc z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony nie wiem, czy to było konieczne po prostu. Melitel 14 werbunków kurzała pewnie niektórych ludzi, bo jest to potężna karta, ale ostatnio nie była grana, także nie wiem, dlaczego to zostało zmienione na 14 werbunku z 13, no ale cóż. Madok 11 werbunku. No daje kataklizm, wiadomo, bardzo mocna kontrola, wszystkich to wkurzało, że właśnie lata z aresztem i dlatego saperzy dostali, Madok dostał i co tam jeszcze dostało? Leto Królobójca dostał też siłę mniej, Fenix też pewnie przez to, bo Fenix też grał w tamtym deku raz po raz. Flotsam 10 werbunku, nie będzie mógł grać z Neckerem. To jest chyba słuszne, bo jak człowiek odświeżał umiejętność, grał Neckera, tam potężne tempo, Vernon Roche, jakichś tych zwiadowców rębaczy, to było zbyt potężne, powiem szczerze. Sigvald, 10 werbunku, myślę, że słuszna zmiana. Towarzysze Iris, nie rozumiem poniekąd, ponieważ oni bardzo rzadko są wlepiani do talii, ale przez to, że było w Skojatel w precyzyjnym uderzeniu, to podejrzewam, że przez to dostali właśnie punkt werbunku więcej. Jeżeli jest werbunek więcej, to widziałbym tutaj 6 siły na przykład, żeby to trochę chociaż delikatnie zniwelować, bo często jest tak i myślę, że w większości przypadku, że werbunek więcej, jakby to powiedzieć, jeżeli by zrobili tutaj siłę mniej, to jest to słabszy nerw. O, jeżeli by miało to 7 tak jak miało, aby dostał 4 na 7, to byłby to słabszy nerw niż to, że dali werbunek więcej. Bo ciężej jest wmieścić to do talii wtedy. Jeżeli to ma teraz właśnie 8 werbunków zamiast 7. Temerski Piechur, 6 werbunków. Myślę, że słusznie, ponieważ mnie to też osobiście irytowało, że to potrafi zrobić 13 punktów i to od tak, że od razu ma zapał. I gdyby to miało jeszcze rozkaz i nie musiałoby być to wykorzystane, to może, ale też nie. 6 jest super, moim zdaniem. Ulrich, werbunek mniej. Myślę, że spoko. Dużo dostało właśnie ci wybrańcy ognia, dostało buffów, ponieważ Ulrich, tutaj był ten upadły rycerz, tutaj jest Ferko rzeźbiarz. Nowigradzka Sprawiedliwość 9 werbunku. Tutaj jakiś Necker deck mi wchodzi do głowy. Ja nawet nie wiedziałem o tej zmianie. Jak ja czytałem wcześniej. Bardzo fajna zmiana, ponieważ zagrywa może to jedną kartę z naszej talii, ale było to stosunkowo wolne, nikt prawie tego nie grał. A teraz może Nowigradzka Sprawiedliwość właśnie w syndykacie może zostanie, to znaczy może zacznie grać. Itlin Egli, tak jak mówiłem, tu jest sezon na Aglais, ponieważ można się nieźle pobawić, różnorodność deków sobie potworzyć z Aglais. I Itlin, bardzo słuszna zmiana, ponieważ od jakiegoś czasu już mówiłem, że Itlin potrzebuje tej zmiany. Albo powinna mieć 8 siły na 10, albo tak jak jest teraz, myślę, że jest idealnie. Aglais, 9 werbunku. Jasny gwin, jakby to miało 9 siły. Bardzo fajna karta, jedna z moich ulubionych. Potrafi wygenerować naprawdę potężne wartości, ale musi się znaleźć na ręce. Trzeba ją bardzo mocno zbuffować, nie zawsze to też wychodzi tak jak trzeba. Także warto by tu było grać jakąś Trizmotylę, ale nie zawsze też da się to wszystko wprowadzić do deku.
Aglaiz jest bardzo fajną kartą i ja się cieszę, że jeden sezon co najmniej ma tego buffa. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, ale myślę, że na razie sprawdza się idealnie. Nie lata Aglaiz cały czas i nie da się z nią non-stop przegrywać, tylko też się wygrywa na to, także jest spoko. Na Aglaiz jest bardzo dużo odpowiedzi w postaci zarodników, w postaci Geraltów, wszelakich i innych. Bardzo, no jest po prostu bardzo dużo rzeczy w odpowiedzi na nią. Nagelfar, 8 werbunku? Nieźle. Powiem wam, że to jest wyciągarka dobra. I spoko, że dostało to o werbunek mniej, ponieważ ja czasem wolałem zagrać dekret, żeby wyciągnąć co chcę. A Nagelfar sprawia, że trzeba często czekać do tej trzeciej rundy, a w pierwszej jest to bardzo ryzykowne, jeżeli mielibyśmy na przykład zagrać tu w Auberona albo w Karantira, załóżmy w białym zimnie, tak? I sprawiałoby to, no problem, bo co wtedy zagrać? Karantira za 9 punktów na przykład, albo Auberona w pierwszej formie, który nie robi takich wartości, jakie robi w drugiej lub jeszcze większe w trzeciej? Myślę, że słuszna zmiana. Okres godowy żab to było bardzo mocne jako 8 werbunku. Z jednej strony nie rozumiem, bo to jeszcze jest mocniejsze. 7 werbunku to ja bym to dawał nawet do symbiozy. Chociaż symbioza też ma problem, że się knebluje w rzędzie i to też nie jest takie dobre do symbiozy, ale naprawdę okres godowy żab 12 punktów od tak za 7 werbunku. Ferko rzeźbiarz, werbunek mniej, myślę, że spoko, bo gdzieś tam rzadko był grany. Drzewiec Odyniec, jedna z moich ulubionych kart, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń i leczenie się. Ja lubię takie karty, które gdzieś tam mają jakieś dwie umiejętności, tak jak na przykład Ulula. Bo Ulula ma zadaj wrogiej jednostce obrażenia, znaczy zadaj jednostce obrażenia 2. I każdy wojownik jako pasywka, każdy wojownik, który zadaje obrażenia, Ulula zadaje tyle samo. Znaczy po jednym punkcie obrażeń każdemu... Cholercia, źle to wszystko powiedziałem. No ale dobra, wiecie o co chodzi. No, Drzewiec Odyniec 6 za 6, bardzo fajna teraz karta. I już widzimy, jak sobie właśnie hula w dekach przeciwników. Ferkart 3 za 6, miał wcześniej 3 za 7, całkiem spoko. Ferkart już lata, sam widzę. Agentka Księżnej, ale moim zdaniem ten Ferkart był nawet silny, jak miał 7 werbunku. Jakbym miał wybierać, to wolałbym tutaj widzieć 4 na 7. Bo mu brakuje trochę, faktycznie, ale 6 werbunku to jest za mało jednak, że bardzo łatwo go wklecić do deku, szczególnie Nilfgaardu, gdzie tam gra ciągle Iwo, żołnierze, na stanowiska, naprawdę mają bardzo dużo skracajek Nilfgaard, bardzo dużo. Dywizja Magni, która zagrywa kartę taktyki z ręki i dobiera ci kartę masakra. Agentka Księżnej, 1 na 4. Myślę, że to słuszna zmiana. No i ja to tak widzę. Możecie, wiadomo, nie zgadzać się z moim zdaniem, co do niektórych kart zapewne. Ale myślę, że większość jest słusznych buffów, fajnych. Nie rozumiem na przykład towarzyszy. Nie rozumiem trochę upadłego rycerza. Myślę, że ten Vernon Roż niepotrzebnie też był ruszany. Ale tak, to jest naprawdę super. No i to, co powiedziałem tak naprawdę, Renfri, no tak nie mam zdania, ale myślę, że 5 za 14 też było spoko. I muzykanci z Blaviken, też nie rozumiem, dlaczego to zostało zmienione na tą siłę mniej. Ja wiem, że to jest taka czteroprowizyjna płotka poniekąd, ale no trzeba grać wszystkie karty o koście werbunku 5 i wyżej i tylko muzykantów z Blaviken wmieścić jako czwórka. Czasem czwórka jest cenniejsza niż jakaś piątka, nie? Także to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Zapraszam na odcinek następny jutro lub po. Cześć.